Urywki z kalendarza. Ale przejdźmy do rzeczy. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Ależ Basia za ścianą szaleje dzisiaj. Ty słyszysz, jak ona tam do Romana jakieś pretensje ma. Co to jest za małżeństwo? Ja tego w ogóle nie pojmuję. Co to jest za małżeństwo? Tak jakby nie mają porozumienia, bez przerwy jakieś kłótnie. U nas nie ma ani granatów, ani strzelanin. Coś niesamowite. Kiedyś to, ja nie wiem, muszę porozmawiać się naprawdę z Basią, żeby się w ten sposób nie zachowała. Ostatnio, wiesz, zapukała do mnie i weszła. Nie, ja mówię, a co tam, Basiu? Chciałam tak zagadać i mówię, co ty i tego, a jak ty tu, co tam, nie, co, a ona, nie, a że tak, ja mówię, Basiu, no o co chodzi, nie wiem, coś z Romanem, o co, a ona, że ja się interesuję datami, że ona ma dla mnie taką jedną, taką smaczniutką datę, ja mówię, no jaką masz, ona mówi dzisiaj, mija 194 lata, odkąd w Wiedniu odbyła się premiera 9. symfonii Beethovena, wiesz, taką miała, przyżyła, chciała zaimponować taką datą, ja mówię, weź, Basia, wiesz, a ona, a ja mówię, weź, przestań. Ja mówię, ty nie orientujesz się, 151 lat mija dzisiaj, odkąd Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony wcześniej, w poprzednim roku, dynamit. Taka, na przykład, taka sytuacja. A ta się w ogóle nie orientowała. Weź, Basia, mówię, a co to dynamit, a co to Nobel, nie? A ja mówię, a jeszcze zażyłam i ciebie też zażyję tym, bo dzisiaj mija 50 lat, odkąd z 6 na 7 maja w Tatrach przeleciał taki najsilniejszy odnotowany wiatr halny z prędkością 300 km, około 300 km na godzinę. Tadzio, ja ci powiem tak, ja Basi powiedziałam, idź już dziewczyno, zaczesnąłam za nią drzwi i powiem ci tak, 300 km na godzinę leciałeś kiedyś, Tadzio? Leciałeś kiedyś z prędkością 300 na godzinę? Nie? Obyś poleciał, wiesz? Obyś poleciał. Takie życzenia od pani Anny Kołaczkowskiej z kabaretu Hrabi, czyli od pani Heleny. No to są możliwe, bo jak kiedyś wspomniała, przecież pani Helena, wszyscy pamiętamy, Tadziu, bo ja ci nadam prędkość początkową. Tak było, byłem przy tym. Za 5 minut będzie 7, to ja już może...